Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim dyrektora zespołu szkół chciałbym podziękować za możliwość po pierwsze organizacji dzisiejszej uroczystości. Mam tu na myśli pana Gajdosza, za przyspieszenie tempa prac, bo faktycznie tutaj prace trwały od rana do samego wieczora, czasami w nocy. Także dziękuję, bo faktycznie inwestycja jest skończona rok przed terminem. Dziękuję samorządowi gminy Tarnów za dostrzeżenie możliwości rozbudowy naszego budynku jako kompleksu zespołu. Także dziękuję panu Witowi, dziękuję Radzie Gminy. Chciałbym podziękować jeszcze młodym artystom, którzy będą występowali dzisiaj, przygotowywali się przez ostatni miesiąc. I niech to będzie dowodem tego, że praktycznie patriotyzmu w Koszycach uczy się zawsze i w jaki sposób dzisiaj wystąpią. Mam nadzieję, że te potknięcia, które młodzi nasi mieszkańcy gminy wybaczymy im. Chciałbym podziękować rodzicom, którzy współpracowali przy dzisiejszej organizacji tej uroczystości, którzy pracują, jak to się mówi, zapleczem w cieniu, bo ich nie widać na zewnątrz, a widać w środku. Chciałbym podziękować nauczycielom za przygotowanie dzieci do dzisiejszych występów i wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję. Ponieważ pan dyrektor jest na scenie, to zrobię teraz to, co prosił mnie pan poseł Józef Rojek, był z nami bardzo krótko. Mówił, że musi jeszcze uczestniczyć w uroczystościach w Proszowicach, dlatego poprosił mnie, aby tą piłkę przekazać na ręce pana dyrektora, co chciałby właśnie w tej chwili uczynić. Zapraszam przewodniczącego Rady Rodziców tutejszej szkoły, pana Andrzeja Czerwona. Ja w imieniu wszystkich rodziców i dzieci, którzy uczestniczą do tego zespołu szkół publicznych w Koszycach Wielkich, chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania, złożyć podziękowania panu wójtowi, przewodniczącemu podziałowi za ten piękny obiekt, w którym nasze dzieci będą mogły naprawdę w komfortowych warunkach odbywać lekcje WF-u, doskonalić swoje sprawności sportowe. Dziękuję również za całe to otoczenie wokół szkoły, ulicę Falińską, troskę o bezpieczeństwo. Ufam na przyszłość, że nasza współpraca tutaj pomiędzy panem dyrektorem, nami rodzicami i panem wójtem będzie się naprawdę układała na takich samych warunkach jak do tej pory. Znając jego zaangażowanie do wschodu, pragniemy wręczyć panu wójtowi ikonę namalowaną przez naszą artystkę miejscową, pani Anitę Ruszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo krótko chcę przeprosić za moją niekompetencję. Zauważyłem, że na sali siedzi wicewójt, pan Sławomir Wojtasik, którego bardzo cenię. Mógłby się źle czuć, bo oceniałem 4 lata kadencji, a pracował bardzo solidnie z mieszkańcem naszej gminy. Przepraszam i oczywiście życzę sukcesu w wyborach. Po wyborach wójt nie kandyduje, ale myślę, będzie brany pod uwagę na następną kadencję. Życzę tego z całego serca. Szanowni Państwo, właściwie ta oficjalna część uroczystości już dobiegła końca. Jeszcze tylko słowo od pana wójta Grzegorza Kozioła. Szanowni Państwo, młodzież już czeka, żeby wystąpić, tylko bardzo krótko. Przede wszystkim dziękuję za ten wspaniały prezent. Proszę Państwa, cudowna ikona, naprawdę cudowna. Bardzo, bardzo dziękuję. I proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie, bo nie wiem, już zapomniałem, ale chciałbym podziękować również osobom, które przyczyniły się, że ta sala jest. Nie ma dzisiaj tutaj przedstawicieli sejmiku województwa małopolskiego, nie ma pana marszałka Romana Ciepieli, więc zaocznie składam gorące podziękowanie, ponieważ ta sala jest wybudowana dzięki pieniędzy unijnymi. Ona kosztowała bez mała 4 miliony złotych. Gro pieniędzy to są pieniądze unijne. Za to bardzo, bardzo gorąco dziękuję.
Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy oficjalną część naszej uroczystości. Proszę wszystkich o powstanie. Po trzy sztandarowe sztandary wyprowadzić. Marsz! Przed nami, myślę, że wiele godzin miłego spędzenia.